Hola amigos, zaprosiłam dzisiaj specjalnego gościa. To jest Piotrek. Cześć Piotrek, czy opowiesz nam dzisiaj o technologicznych nowinkach w rowerowym świecie? Cześć Dominika, oczywiście. Nie wiem czy wiecie, ale SRAM i Shimano to nie są jedyne firmy, które produkują elektroniczne napędy. Jest też nim na przykład Wheeltop. Zapraszamy. Ja tylko informuję, że to jest współpraca z Wheeltopem. Dostaliśmy ten sprzęt za darmo na testy. I sobie Dominika zostawi go w Rynosie i będziemy dalej sprawdzać, czy jest sens. Ostatnio pewnie w internecie wiele widzieliście recenzji na temat Wheeltop EDS TX. Wbrew pozorom nie jest to pełnoprawna grupa napędowa, ponieważ brakuje tutaj korby, łańcucha i kasety. Więc czym jest EDS TX? Cóż, jest to, ja bym nazwał, upgrade do roweru, który już posiadacie, a mianowicie dostajecie przerzutkę przednią, tylnią, manetki czy klamko manetki oraz możecie sobie wybrać zestaw hamulcowy hydrauliczny albo na linkę, jeżeli macie stary typ hamulcy, gdzie tak powiem, obręczowych. Zaletą Wheeltopa jest to, że pasuje do różnych grup napędowych. Czy macie 8 biegów z tyłu, czy macie 11 biegów z tyłu, bez większej różnicy. Najważniejszą rzeczą tylko jest to, że musicie posiadać dwa blaty z przodu, a nie trzy. Wheeltop posiada dwie grupy. Jedna dla rowerów górskich, druga dla rowerów szosowych. My wybraliśmy grupę dla rowerów szosowych, czyli EDS TX, ale zamontowaliśmy go w gravelu. Czy pasuje? Jak na razie jesteśmy na początku testowania, dopiero wczoraj zamontowaliśmy go na gravelu Dominiki i jak na razie działa ok. Musimy pobawić się troszeczkę ustawieniami, ale myślę, że wszystko da się ułożyć. Ze względu jednak na brak oliwki i wkładu do przewodów hamulcowych, niestety zaciski muszą na razie zostać od Shimano. Dominiko, jak pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia są dziwne. Dlaczego dziwne? Dobra, powiem do tego mikrofonu. No okej. Dziwnie się przełącza w biegi. Nie czuć tego tak jak na lince, bo odbywa się to jakby delikatniej. Trzeba przyzwyczaić się do tego i czuć, kiedy ten mini przycisk się wciska. Bo zmieniając tył, nawet tego nie słychać. I jak jechałam, no to czasem się zastanawiałam, czy to już, czy to nie. czy to teraz, czy to już. Czy to. Natomiast przód słychać, jak się przerzuca. Pogadajmy o plusach i o minusach. Minusy, zacznijmy od minusów. Pierwszy minus? Guma. Guma, która nie ma według mnie przyczepności. Jest jakaś taka plastikowa. Mhm. Jest bardziej plastikowa niż gumowa. I tutaj musimy dodać, że otrzymaliśmy informację, że firma pracuje nad innym materiałem gum na łapach. Jest to dość ważny aspekt z tego względu, że chociażby odpowietrzanie hamulców może być naprawdę upierdliwe. A to nie jest ostatni upgrade, który naprawdę wygląda ciekawie. Z minusów to, że jak... elektroniczne. Okej. Może to być minusem. Dlaczego? Dlaczego? Bo wychodząc na rower muszę wtedy ładować licznik, przerzutka, lampkę przód, lampkę tył, kask w sumie. Tak, czyli powiększa nam się zestaw rzeczy, które musimy naładować. Tak. I jadąc na urlop zaraz będzie szukania nie ilości łóżek i czy jest na przykład klimatyzacja czy lodówka, tylko ilość gniazdek w pokoju. Albo przedłużać musimy brać. No, bez kitu. Okej. Okay. Też te baterie mają swoje minusy. Pierwszym minusem jest to, że jest ona niewymienna w sensie takim, że nie możemy ją sobie tak bezpośrednio odczepić, jak chociażby w SRAMie. Porty do ładowania też nie są dość dobrej jakości i nie do końca można wcisnąć z powrotem zatyczki.
które chyba odbierają nam troszeczkę wodoodporności. Sam kabel do ładowania jest przymocowywany na magnesy, jednak te magnesy są dość słabej jakości i niestety kabel przy ładowaniu potrafi troszeczkę polatać. W tej kwestii Wiltop też planuje pewien upgrade, natomiast nie wiemy do tego, czy będzie to jakby kompletne odejście od magnesów, czy po prostu usprawnienie tego mechanizmu, który jest już teraz. Plusy? Czy jeszcze jakiś minus? Plusy, że jest elektroniczna w sumie. Okej. Okay. Nowość technologiczna, więc no, człowiek się jara. Zawsze, no tak, zawsze jasne. Jest jakaś adrenalina. Mhm. Że można to sobie w miarę regulować z poziomu aplikacji. Mhm. Bo to fajna rzecz. Mhm. Mniejsza ilość okablowania. No bo to wiadomo, kable nie są potrzebne, chociaż Shimano posiada. To by było plusem. Kompatybilność z różnymi napędami. Możemy sobie przekładać kasetę jak nam się podoba. Tak? Od biegów 3 do biegów 14. Chciałam powiedzieć 100. Nie, tylko jest do 14 niestety. Słabo, no. Więc chyba Wiltop tutaj trochę do przyszłości jakoś wybiega, może coś szykują. No nie wiem, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie więcej powiedzieć. Myślę, że być może coś wyjdzie w praniu. Mhm, na pewno coś się pojawi. No ale pierwsze wrażenie jakoś tak spoko. Ciekawie. Ciekawie, inaczej uczę się roweru na nowo. Nowy rower. No. Dodatkowym plusem może być fakt, że łapy są krótsze niż Shimano i SRAM, w związku z tym mogą być troszeczkę wygodniejsze. Plusem baterii jest to, że starcza na około 20 tysięcy kliknięć, czyli dość spora ilość zmiany biegów. A póki się nie popsuje, to możecie ją naładować 800 razy, także wychodzi na to, że około 10 lat macie spokój. A w razie czego, jeżeli byście chcieli wymienić, to oczywiście jest taka możliwość. Ale jak EDS zmienia biegi? Cóż, tył działa całkiem przyjemnie i cicho, aż do tego stopnia, że czasami tylko mocniejsze czy lżejsze pedałowanie jest sygnałem, że bieg został zmieniony. Przód natomiast jest dość głośny i wydaje się powolny, choć dla nas nie jest to jakiś minus. Zestaw posiada też dodatkowo autotrymowanie, co jest bardzo przyjemnym udogodnieniem. Co do hamulcy, to klamki hamulcowe mają ten sam skok co zaciski i klamki od Shimano, w związku z tym można je sobie połączyć i nie będzie żadnego problemu. Sama apka to dość toporny kawałek software'u i na pewno wymaga sporego dopracowania. Znajdziecie tutaj sporo opcji, ale ich opisanie nie do końca wydaje się trafione. Nie ma też języka polskiego. Na co jednak pozwala sama aplikacja? Możecie dostosować ilość przyłożeń, zmienić odległość skoku przerzutki między poszczególnymi przyłożeniami, czy choćby uaktualnić oprogramowanie osprzętu. Macie też coś takiego jak Race i Casual Mode, które służą do tego, by w trybie Race napęd był cały czas obudzony. Natomiast Casual usypia go, gdy nie jeździmy i wybudza podczas poruszania rowera. Idąc tym tokiem można stwierdzić, że Race Mode będzie zużywał baterię szybciej. Sama aplikacja też jest rozwijana i z dnia na dzień pewnie pojawią się jakieś nowe aktualizacje, natomiast jesteśmy poinformowani, że przy najbliższej aktualizacji języków samej aplikacji pojawi się też język polski. Super! Więc czy jest sens kupować Wiltopa zamiast SRAMa albo Shimano? Cóż, jeżeli chcecie kupić całą grupę Shimano albo całego SRAMa, to zapłacicie generalnie troszeczkę więcej, ale dostajecie też korbę, kasetę i łańcuch. Natomiast jakbyście chcieli kupić same przerzutki i manetki, to nie jesteście w stanie normalnie tego kupić. W związku z tym musicie kupować na części, co wyjdzie Was dużo, dużo drożej. Dlatego uważamy, że ten napęd dobry jest dla osób, które już mają, posiadają jakiś rower z jakimś napędem i chcieliby technologicznie przejść na elektronikę. Albo to lubią jakieś gadżety, albo po prostu widzą w tym jakiś sens. W związku z tym nie muszą dokupować korby, nie muszą tego zmieniać. Wystarczy sam napęd. Ktoś by mógł pomyśleć, że chiński osprzęt będzie problematyczny i jeżeli coś się stanie, jesteście zostawieni sami sobie. Jednak Wiltop posiada 2-letnią gwarancję, także czym problem? Więc, czy ta grupa ma sens i dla kogo ma sens? Jeśli chcesz przyszpanić,
i pokazać się na dzielni, to oczywiście to jest dla Ciebie. Jeśli lubisz gadżety, też. Jeśli nie widzisz w tym sensu, to nie jest dla Ciebie. Zdecyduj sam, po której stronie jesteś. Mocy, tak. I z tej okazji od razu też chcielibyśmy Wam podziękować za ten odcinek i pożegnamy się, bo ciemno się robi, trzeba do domu jechać. I sprawdzić, jak to działa. Tak, będziemy dalej, Dominika dalej będzie testować, także trzymajcie się cieplutko i do jutra. Do jutra.